Cześć, witajcie. Kolejne dosyć późne dziś golenie brzytwą. Dzisiaj coś mniejszego niż łyżeczka od herbaty. Breitora. Lata 20, przedwojenna brzytwa. Taka. O, teraz będzie widać. Inox. Piękna brzytwa. O, światełko jeszcze sobie od góry zapalę. Kupiłem ją ze Stanów. Ku mojemu zdziwieniu była naostrzona, gotowa do golenia. Kupiłem ją, dostałem ją w prezencie od mojej partnerki pod choinkę. Szła do mnie z przygodami, bo pierwszą wysyłkę odesłali mi z powrotem do Stanów. No i musiałem zrobić drugą opłatę. No i brzytwa znowu do mnie przyszła tym razem. Odebrałem, bo tak jak mówię, za pierwszym razem Poczta Polska wysłała ją z powrotem. Brzytwa, tak jak pokazywałem, maluteńka. Nie będzie chyba widać, a może będzie widać. W tą stronę bym musiał wziąć tu przy literce. Przy literce R nie będzie widać. Gdybym się, o, może teraz przy literce tutaj R dokładnie widać takie milimetrowe wyszczerbienie. Ale no co, no nie przeszkadzało mi to przy goleniu i nie przeszkadza. No więc. No nic z tym nie robiłem, można by ją było wyrównać, wyprowadzić nowy kąt, tylko no jeżeli goli, to po co? A brzytwę, tak jak powiedziałem, ku mojemu zaskoczeniu, brzytwę przejechałem na paście Isarda i poszła na pas, na przerzecowałem płótno pas, pięknie ogoliła i z tym, że nie lubię się nią golić. Brzytewka jest mała, fajnie goli, zaraz sami zobaczycie. Ale no gdzieś tam nie leży, nie polubiłem się z tą brzytwą. I taka... No sami zobaczycie. Namaczam twarz, żeby nie przedłużać. Oczywiście białe raso.
I może dzisiaj palmoliw. No i mój best burger. Jagera. Zastanawiałem się, czy dzisiaj mydła Barbusa nie wykorzystać, ale ono schnie mi na gębie, jak się golę brzytwą. I po prostu może przy następnym goleniu do maszynki jakoś tak mi bardziej podchodziło. Teraz to jednak to golenie jest trochę dłuższe, więc zasycha, robi się skorupa z tego Barbusa i no wolę kremy, tak jak właśnie Palmolive, czy tak jak Figaro. Wcześniej Warsa, bardzo fajnie mi się piankę robiło. No to raz się, wiadomo, raz się tą pianę zrobi lepszą, raz kiepską. Dzisiaj nic dodać, już ująć trochę na malarza jeszcze, o. Piękna jest ta brzytwa. Tylko no nie dla mnie. O, tu jeszcze mogę pokazać. John Brador, Solinger, Germany. Piękna brzytewka, naprawdę. Naprawdę ładna. Z tymi ozdobami. Ślicznie wygląda. Patrzę, bo trzymam ją w takim, zrobiłem sobie futerał ze skóry i widzę, że coś zaczęła zielenieć w tym futerale. O, dobra, kochani. No jest to coś malutkiego, nie mam gdzie położyć czwartego palca. Kiwa się to w garści. Lekka, filigranowa, w sumie taka bardziej do podcięcia. Zobaczymy, jak to będzie szło. No dziwnie się nią goli, zwłaszcza jak się człowiek przyzwyczai do brzytw 5 ósmych, 6 ósmych, no jest naprawdę leciutka.
Nic nie mówię, bo wierzcie mi, że to maleństwo naprawdę wymaga skupienia podczas golenia. Chyba uciekłem z pola kamery. Teraz będzie koniec. Tam coś czuję, kilka poprawek.
tutaj poprawimy. No i pięknie. Przepłuka twarz. Zostało. O. A więc tak jak widzicie, że nawet tu gdzieś mi coś widziałbym. Nie, trochę tam może. No w każdym razie, tak jak widzicie, że ta drobna szczerbka, nie wiem, o, tak może tu jakoś, to chociaż też nie widać, ta drobna szczerbka milimetrowa wcale przy goleniu nie przeszkadza. Brzytwa goli fajnie, jest ostra. No co, ja teraz idę pod prysznic, później jakaś dopiero woda na twarz, bo byłem po goleniu, ale najpierw ciepły prysznic, a z wami się już żegnam. Dzięki, cześć, hej.